wydaje. Powiedz mu, Szymonie Piotrze, Jezus, do mnie Jezus zwraca się jak ojciec do syna. Mylicie się obaj, ja jestem ulubieńcem Jezusa. Szymonie Piotrze, jak możesz mówić coś takiego? Dlaczego uważasz, że to ty jesteś dla Jezusa taki ważny? Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Oczywiście, że ten, który siedzi za stołem, ale nie między wami. Gdyż ja jestem pośród was jako ten, który służy i przekazuje wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Piotrze, nim kogut zapieje dziś rano, ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Powiedzieć, że, no wiecie, chętnie zagrałbym z wami w kosza kiedyś po lekcjach. Proton, zagrasz jak cię zaprosimy. No wiadomo, a co trzeba zrobić, żeby zostać zaproszonym? Nie zadajemy się z takimi jak ty, Proton. Niefajny i za krótki. Sam nie wiem, słyszałem, że Proton świetnie rzuca z lekkiego wyskoku. A, z bardzo lekkiego. Nie dajcie mi rady! Jestem dobry! Uważaj, idę! Teraz tutaj! Nazywam to procą Protona! Tak jest! Powtórz to, bo pomyślimy, że to zwykły fart. Mogę to zrobić z zamkniętymi oczami. Krzyś! Krzysiu, nie zgadniesz! Zostałam wybrana na prezesa kółka szachowego! O rany! Wybrali mnie na prezesa od szachów! Proton, znasz tę szachomaniaczkę? W życiu jej nie widziałem. Spójrzcie na to, chłopaki! Krzysiu? Zapraszamy do gry. Widzieli się w parku. Tak. Krzyś, Krzyś, przyniosłem ci twoje buty do kosza, tak jak prosiłeś. Giz, będę grał z największymi twardzielami w całej szkole. Bardzo się cieszę, Krzysiu, ale co się stało, Oli? Krzyś, jak mogłeś? Ola, dla tych gości kółko szachowe to obciach, a wiesz, jak mi zależało. I z tego powodu powiedziałeś, że mnie nie znasz? Wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Tak myślałam. Hej, Ola! Księga ksiąg! O nie! Znowu żadnej podróży z księgą ksiąg! Pokażę wam moc przebaczenia. O nie!
Właśnie teraz, kiedy miałem... Co? Co tu się dzieje? Z drogi! Chyba powinniśmy posłuchać tego gościa z pochodnią. Ola! Gizmo! Otworzyć bramę! Prowadzimy Jezusa, by stanął przed Kajfaszem! O co chodzi? Ten gość, Jezus z Nazaretu, wznieca zamieszki, twierdząc, że jest synem Boga. Kajfasz, najwyższy kapłan, zdecyduje o jego losie. Trzeba znaleźć Krzysia. Ruszać się do środka! A, hej, czekajcie! Au. Ja nie. Co wy? O, Krzyś! Piotr, szybciej! Jan! Proszę, pozwólcie mu wejść. Piotr, chodź ze mną. Janie, nie jest za dobrze. Szybciej, nie mamy czasu. Posłuchaj mnie. Jezus dał się im aresztować. A ty próbowałeś ich powstrzymać. Może nie tego chce Jezus? A czego on chce? Wszystko, co dzieje się tej nocy, jest bez sensu. Jak Jezus ma zostać królem? Został aresztowany przez przywódców ludu, którym miał władać. Piotrze, pamiętasz, co mówił Jezus? Musimy iść. Za mną. Gizmo, co ty wyprawiasz? Krzyś może mieć kłopoty. Spróbuję go namierzyć przez moje kamery. Zapomnij o nim, Gizmo. Jeśli on nie chce być ze mną, to ja nie chcę być z nim. Jak myślisz, co Kajfasz zrobi z tym Jezusem z Nazaretu? Zrobi z nim porządek, z jego naśladowcami. I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Nie wiem, o czym mówisz. Był z Jezusem Nazarejczykiem. Przysięgam, nie znam tego człowieka. Musisz być jednym z nich. Zdradza cię galilejski akcent. Hańba, jeśli kłamie. Nie znam tego człowieka. Nim kogut zapije dziś rano, ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Wyprowadzić go! Będzie zeznawał przed Piłatem! Zabrać go do Piłata! Krzyś, dokąd oni zabierają Jezusa? Mówili coś o pretorium. Ma go teraz sądzić jakiś Poncjusz Piłat. Kto to jest? To Piotr. A co mu się stało? Martwi się, bo zabierają jego przyjaciela, Jezusa. Księga ksiąg? Giz, gdzie teraz jesteśmy? Nad brzegiem Morza Galilejskiego. Wygląda na to, że Księga Ksiąg przeniosła nas w czasie jakieś 3 tygodnie w przód. Musimy szybko wracać, bo stracę szansę, żeby zagrać z tymi fajnymi chłopakami ze szkoły.
Oni nie są fajni. Giz, poproszę lornetkę. Co powiedziałaś? Giz, poproszę lornetkę. Nie, przed tym. Powiedziałaś, oni nie są fajni. Co ty tam wiesz? Zapytaj w szkole, kogo chcesz. Przez rok przekonywałem ich, że zasługuję, żeby z nimi zagrać i w końcu się zgodzili. I właśnie dlatego jestem... Nie fajny jak oni. Co? Czekaj! Mówiłem ci już, gdybym się przyznał, że przyjaźnię się z przewodniczącą kółka szachowego, wiesz, jakby się ze mnie nabijali? Dobra, skoro Ola nie chce być ze mną, to ja nie chcę być z nią. Poćwiczę mój rzut, póki księga ksiąg nas tu trzyma. Giz, tryb koszykówki! Krzysiu, Ola była twoją przyjaciółką na długo, zanim poznałeś tych gości. No i? Przecież mogę być jej kumplem, kiedy jestem z nią, a ich kumplem, kiedy jestem z nimi. W ogóle nie muszą o sobie wiedzieć. Ha. Cześć, jestem Ola, a ty... Czekaj, jesteś Piotr. Byłeś z Jezusem w domu Kajfasza. Wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa. Albo byliśmy. Byliśmy? Jak to? Skoro byłaś w domu Kajfasza, jak mogłaś nie słyszeć? Jezusa ukrzyżowano. Potem jak umarł, byliśmy przerażeni. Część uczniów ukryła się przed Rzymianami i tłumem. Inni po prostu uciekli. A potem wydarzyło się coś niesamowitego. Jezus zmartwychwstał. Co? Pamiętam. Znaczy, skoro on żyje, to gdzie jest? Ukazał się nam kilka razy, ale był inny. Widziałem go, ale nie byłem pewien, czy to on. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz uwierz. Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To niesamowite. Dlaczego w niego wątpiłem? Idę łowić ryby. My też. Nie może sobie wybaczyć. Ale czego? Wyparł się, że zna Jezusa. A niektórym nie jest nawet przykro, że coś takiego zrobili. Wezmę małą łódź. Krzyś i tak nie będzie chciał ze mną płynąć. Piotrze, wtedy, kiedy aresztowali Jezusa, rozumiem, dlaczego powiedziałeś, że go nie znasz. Przecież i ciebie mogli aresztować. Kto wie, jakie mieli zamiary. Musiałeś się chronić, prawda? Jezus wiedział, że szatan podda mnie próbie, a ja zawiodłem. Nigdy nie przestawaj być czujny, Krzysiu. Diabeł krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by pożreć. Krzysiu, zbadałem ten teren moim sonarem i...
Uczniowie powinni chyba popłynąć gdzie indziej. Tu nie ma żadnych ryb. Myślę, że oni już do tego doszli, Giz. Szukaj dalej. Dzień dobry! Ha? Kto to? Kto to zrobił? Oj. Złowiliście coś? Nie! Nie złowiliśmy ani jednej ryby! Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a na pewno coś złowicie! O czym on mówi? Łowiliśmy całą noc, ale nie po tej stronie łodzi, co trzeba. Nie mamy nic do stracenia. Skąd on wie, że to zadziała? Całą noc badałem ten teren moim sonarem i tu w pobliżu nie ma żadnych ryb. Nie ma i już. Gizmo? Skoro nie chcesz być z Krzysiem, to Krzyś. Czemu myślisz, że on chce teraz... Złap go! Piotrze, to... Jezus! Co? Mistrzu! Mistrzu! Ja... Przynieś trochę ryb, które złowiłeś. Wygląda na to, że Jezus nie gniewa się na Piotra. To wspaniałe, biorąc pod uwagę, co się stało. Jasne. Z tym, że Piotrowi było przykro za to, co zrobił. Ta, byłoby fajnie, gdybyśmy też tak mogli przebaczać i w ogóle... Co? Pewnie. Jezus nie zraniłby kogoś, komu jest bliski. Chyba dlatego, że on to Jezus, a my to my. Panie, ja... Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Paś, baranki moje. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?
Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Więc paś, owce moje. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Paś, owce moje, i pójdź za mną. Piotr zaparł się Jezusa 3 razy, więc Jezus 3 razy się z nim godzi. Olu, ja... Cięga ciąg! Olu, chcę powiedzieć... Wiem, zawaliłem. Bo czasem... Człowiek zrobi błąd, bo dopada go strach, czy nie wiem... Egoizm! Ale częściej strach. Nigdy nie powinienem był powiedzieć tym chłopakom, że cię nie znam. Naprawdę, przepraszam. Przebaczam ci, Krzyś. I przepraszam, jeśli przesadziłam. Troszeczkę. Ej, Proton, grasz z nami czy nie? Wiecie co? Nie pogramy. Nie, muszę lecieć. Dokąd? Stało się coś pięknego. Ola została przewodniczącą kółka szachowego, więc idę świętować. Z przyjaciółmi. Szachmat! Koniec gry! Dozo! Aha, poza tym, po co komu proca Protona, skoro ja mam gizmo wyrzutnie! Całkiem zmień dla ciebie, Panie, żyć już chcę. Moje życie.